Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowiańskości. W dzisiejszym odcinku oddam głos Witoldowi Jabłońskiemu. W zeszłym tygodniu przy okazji konwentu Fantasmagoria w Gnieźnie rozmawialiśmy trochę o jego najnowszej książce, której premiera będzie miała miejsce już teraz, w sobotę, 15 lutego. Jeszcze dzisiaj i jutro możecie zamówić tę książkę w przedsprzedaży w księgarni Mad Books i powiem, że warto to zrobić, bo jeszcze przez chwilę można skorzystać z promocyjnej ceny. W opisie do odcinka podam Wam oczywiście link do tej księgarni, żebyście mogli tę książkę łatwo znaleźć. Na tymczasem posłuchajcie, o czym rozmawialiśmy w Gnieźnie. Witold Jabłoński, pisarz, tłumacz, fascynat rodzimowierstwa, można tak powiedzieć, rodzimej wiary. Właśnie o tych wątkach rodzimowierczych i w ogóle słowiańskich chciałabym z Tobą porozmawiać i zacząć od tego, skąd w ogóle u Ciebie wzięło się zainteresowanie tym tematem, słowiańszczyzną, rodzimą wiarą i tym wszystkim dookoła. Zawsze mnie interesowały w ogóle mity dawnych różnych kultur, nie tylko przecież te grecko-rzymskie, na których jesteśmy wychowywani, uczeni, już nawet w podstawówce, ale właśnie innych tych mniej znanych kultur. Interesowały mnie też prekolumbijskie w swoim czasie i tak dalej. Odpowiem anegdotą. Pamiętam, że na początku jakoś liceum czytałem mitologię Parandowskiego. Już wtedy uderzyło mnie, że właściwie no fajnie, grecko-rzymską mitologię oczywiście powinniśmy znać. No, jak ktoś nie wie, kto to był Apollo, czy tam kim była Afrodyta, to nie zrozumie wielu utworów z literatury europejskiej, czy nawet amerykańskiej. Ale gdzie jest nasza mitologia właśnie? Co się stało? Dlaczego nie uczą, właśnie polecają nam w szkole mitologię grecką, grecko-rzymską, a natomiast zupełnie nic nie wiemy o naszej słowiańskiej i wtedy gdzieś w podświadomości, czy jak to się modnie mówi teraz, w tyle głowy, gdzieś to zostało, właśnie taka myśl, że jest tu jakaś dziwna luka, wyrwa, to o tym Maria Janion też zresztą pisze, taka wyrwa kulturowa się nagle zrobiła, że gdzieś brakuje tych naszych kulturowych korzeni. Zupełnie o tym się nie mówi, nie pisze, to mówimy o dawnych dosyć czasach, kiedy rzeczywiście na ten temat panowało dosłownie całkowite milczenie. To we mnie tak długo, długo dojrzewało, kiełkowało. Potem na studiach wpadła mi w ręce mitologia Słowian Geisztora. Cudowne, no fundamentalne dzieło, właściwie to jest baza dla każdego, kto chce się tym zajmować, podstawa. No później napisana religia Słowian Andrzeja Szyjewskiego, on polemizuje, trochę ma inne poglądy w różnych sprawach niż Geisztor, ale jednakowoż do dzieła mistrza odnosi się z dużym respektem, prawda? Z absolutnym jednak szacunkiem traktuje to jako punkt wyjścia, pewien fundament, dlatego fajnie jest przeczytać razem te dwie książki, bo one się dość fajnie uzupełniają. Jest ciekawie pokazana, zrekonstruowana u Szyjewskiego ta słowiańska wizja świata, jak ona mogła wyglądać. Oczywiście my tylko domyślamy się, domniemania to są nasze, filozofia życia. No i to mnie na tyle fascynowało. Właśnie czułem, że to jest jakaś taka nierozpoznana, zagubiona Atlantyda gdzieś, spoczywająca na dnie jakiegoś morza zapomnienia. I pomyślałem, że z tego morza ktoś musi wreszcie to wydobyć. Właśnie profesor Geisztor we wstępie do swojej mitologii pisze, że przydałaby się opracowanie literackie. No i uświadomiłem sobie, że nikt do tej pory tego nie zrobił. Pomyślałem sobie nieskromnie, no a może ja spróbuję. Właśnie zanim napisałeś Dary Bogów, czyli takie literackie opracowanie mitologii, to te wątki słowiańskie i tak wplatałeś do innych swoich powieści. I skąd w ogóle przyszło ci to do głowy, żeby coś takiego zrobić? Jeszcze wcześniej, właśnie przed tą twoją wersją literacką mitologii. No właśnie na przekór. Ja zawsze pisałem trochę się buntując przeciwko różnym sprawom. Wtedy pamiętam, że to było jakby też chęć wprowadzenia czegoś innego, nowego. No każdy, pewnie skromnie, artysta, jeśli chce tworzyć coś ciekawego, nowego, odkrywczego właśnie, próbuje szukać jakby nowych pól doświadczeń, eksploracji, badania jakby obszarów nowych. I dla mnie to było właśnie coś takiego świeżego, nowego. No właśnie po drodze była też niesamowita słowiańszczyzna Marii Janion. Różnie tam można ją oceniać. Ta książka zresztą troszeczkę
tylko troszeczkę się już zestarzała, no ma już też swoje lata. Oczywiście pewne uwagi Marianion troszkę już dziś się zdezaktualizowały, niemniej uważam jako polonista, że ma dużą wartość w ocenie różnych spraw i po prostu pomyślałem sobie, że właśnie jakby trochę na przekór, trochę prowokując też czytelnika do myślenia, zacząłem właśnie te wątki słowiańskie wplatać. Buntowałem się też przeciwko takiemu kompleksowi niższości, właśnie to, o tym zresztą przed chwilą, zanim zaczęło się nagranie, rozmawialiśmy po trosze, że ten kompleks niższości nam wbito do głów, że to, co nasze, musi z definicji być jakby gorsze od na przykład zachodnich, prawda, dzieł. I pomyślałem sobie, to jak to? Profesor Gieszczar właśnie udowodnił, że Polacy wcale nie gorsi, na Słowianie generalnie, i swoją mitologię też mieli, mają, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Ale na początku to było dość nieśmiało, no nie miałem jeszcze takiej wiedzy jak teraz, więc powoli tam zgłębiałem sprawę, czytałem kolejne różne rzeczy, również opracowania archeologiczne na przykład i tak dalej. W Dzieciach Nocy, mojej pierwszej fantastycznej książce, jest postać notabene negatywna, to jest wampir w ogóle, Adam Jarowit się nazywa. To jest oczywiście już świadomie. Zresztą tam jest sporo, bo to się w ogóle dzieje w Rosji w przyszłości i w Polsce, gdzieś po wiekach jakiś. Tam tak sobie dopisałem raczej trochę dla zabawy, ale jakoś super nowej się książka spodobała. W każdym razie Jarowit jest owszem postacią negatywną, co nie zgadza się z charakterem boga tego słowiańskiego, ale tu chodziło mi o ten aspekt, że był bogiem młodości. A właśnie ten mój wampir jest taki próżny, zakochany w sobie, narcyzem jest takim, trochę jak wampiry Anne Rice, to mnie trochę zainspirowała tym wywiadem z wampirem, który wtedy był akurat bardzo na tapecie. Więc stąd ten Jarowit się wziął jako uosobienie po prostu młodości, wiecznej, takiej nieśmiertelnej młodości. No potem, no już trudno było oczekiwać w cyklu o Witelonie, który był niby pisany w XIII wieku, prawda? Narrator pochodzi z XIII stulecia. On jest owszem uczonym średniowiecznym, ale wychowany jest na grecko-rzymskich właśnie wzorcach, naturalnie, łacińskich generalnie. Przede wszystkim fascynuje go Rzym, pamiątki po Rzymie starożytnym i zna lepiej mitologię rzymską właśnie, czy grecką, niż naszą własną, ale gdzieś tam jednak też nieśmiało się przewijają różne motywy. No jest wieża popiela na przykład w pewnym momencie się pojawia. Tam wykrada kosteczki tam z dna tej wieży jako magiczny artefakt, żeby mu posłużyły do wywoływania ducha przeszłości. Pojawia się widmo Kraka na kopcu Kraka, kiedy jedzie do Krakowa. Także gdzieś te motywy cały czas we mnie kiełkowały, dojrzewały, przewijały się. No, w końcu już po latach całych, no właśnie, potem pojawił się cykl ten mój słowiański właśnie, Słowo i Miecz. To nie jest jeszcze prasłowiańszczyzna, tylko jest to wiek XI. Czyli reakcja pogańska. Do tej pory właśnie ten bunt Miecława, wojewody mazowieckiego, był raczej pokazywany od strony chrześcijan. Tak to zrobił Kraszewski, tak zrobił Bunsz też w gruncie rzeczy. Natomiast ja pomyślałem, że odkrywcze będzie, ożywcze, jakby odświeżające, pokazać to od strony pogan właśnie, od strony przegranego świata. Pokazać trochę przyczyny, dlaczego przegrał. Bo nie było w nim jedności właśnie, nie było jednej spójnej idei, którą dysponowali chrześcijanie, która im dodawała jakby sił. Wiara się już trochę ich może wyczerpywała, może słabła ich moc. Tak to zobaczyłem i postanowiłem właśnie pokazać, jak oni mogli to widzieć. Jak nasi przodkowie właśnie pogańscy, przedchrześcijańscy mogli to postrzegać. No w tej chwili jest już prawie na ukończeniu, bo to potem wyszedł drugi tom, ale w dwóch częściach. Pierwsza część Ślepy demon Sieciech, a teraz już jest prawie gotowy Ślepy demon Zbigniew i to powinno wyjść marzec, kwiecień jakoś tego roku. Okładka już jest w każdym razie, wreszcie. No więc to tyle, jeśli chodzi o te powieści. No tam już oczywiście o wiele więcej jest. Na przykład właśnie w tym niewydanym jeszcze tomie o Zbigniewie. Zbigniew wędruje do Nawi, przenosi się do Nawi. To mogę trochę spoilerować tu. Przenosi się duchem,
wprawdzie nie czałem do Navi, wędruje po tej Navi i spotyka z Velesem, no a co tam ze sobą radzili, to tego nie zdradzę, ale w każdym razie jest to zejście do podziemi obowiązkowe dla każdego porządnego bohatera baśniowego czy mitycznego, no to właśnie tu jest ta wędrówka w zaświaty właśnie w tej drugiej części. Planowana jest jeszcze też część trzecia, którą nie wiem, kiedy jeszcze napiszę, no bo tymczasem weszły właśnie inne projekty. Tymczasem właśnie dojrzałem do tych darów bogów. Super, że będą te kolejne części, bo to też chciałam zapytać, więc fajnie, że już mamy od razu ten temat załatwiony. Tam będzie nosił tytuł Wyklęta krew, przynajmniej tak jest roboczy. To będzie zakończenie konfliktu Zbigniewa z Bolesławem Krzywoustym. Będę czekać. A co do darów bogów, to bardzo ciekawe dla mnie jest to, że one w pierwszej kolejności pojawiły się jako audiobook, a dopiero potem zostały wydane jako książka papierowa bądź też e-book. Z czego wynikała ta decyzja, ten pomysł? Z woli bogów, czyli z przypadku tak naprawdę, ponieważ to nie było absolutnie moim zamysłem. Przez to, że tak się ukazały, to niektórzy recenzenci nawet mylnie podawali, że to są właściwie wersje powieściowe słuchowisk, audiobooków. No, ale tak nie było. Dary bogów zostały napisane wcześniej, w ogóle mniej więcej ponad 2 lata wcześniej. Miało ją wydać wydawnictwo Instytut Wydawniczy Erika. Niestety 2 lata to trzymali. Coś tam się zaczęło psuć po drodze w ogóle w naszych, jakby w tej współpracy. Ja stwierdziłem, że już mam tego dosyć, że ileż można czekać. A tymczasem zaczęły się już, bo gdyby wtedy się ukazały Dary Bogów, były praktycznie pierwszą pozycją tego typu. Natomiast niestety, no wola bogów, czy fatum jakieś, czy dola słowiańska sprawiła właśnie, że się przeleżały w tej zamrażarce wydawniczej i niestety teraz to są już jedną z kilku przynajmniej tego typu książek. No ale tak widać musiało być, trzeba zaufać bogom, że wiedzą co robią. I właśnie w momencie, kiedy ja byłem już gotów zerwać współpracę z Eriką, po prostu wycofać tytuł od nich i poszukać nowego wydawcy, to nagle i niespodziewanie zgłosili się do mnie mailowo ludzie z audioteki z pytaniem, czy nie miałbym czegoś dla nich na audiobook. A ja powiedziałem, no właśnie, gwiazdka z nieba, wola bogów, a właśnie mam tekst idealny do przerobienia na audiobook. Wprawdzie nawet nie wiedziałem, że oni zamierzają zrobić z tego słuchowisko, bo oni to zrobili jakby trochę w tajemnicy przede mną. Ja myślałem, że to będzie wszystko czytał tylko Wiktor Zborowski, po prostu. A tu czekała mnie bardzo przemiła niespodzianka, że to jest normalne słuchowisko z głosami różnych aktorów, z efektami dźwiękowymi, z muzyką bardzo fajną, zresztą fajnie dobraną. Także ta audioteka rzeczywiście zrobiła mi wspaniały prezent. Kiedy powstawał ten audiobook, to właśnie tymczasem nawiązałem kontakt, współpracę z wydawnictwem z Bydgoszczy, Genius Creations. Dlaczego ja tego nie dałem do Supernowej, mógłby ktoś zapytać. Otóż dlatego, że po pierwsze tam jest znaczna część przecież popularno-naukowa. No tego typu książek po prostu Supernowa nigdy nie wydawała. I nie sądzę, by chciała dla mnie jednego zmieniać swój profil. A po drugie, marzyły mi się w środku ilustracje. Znowu, Supernowa nie wydaje książek z ilustracjami programowo, jak gdyby. Kiedyś tam chyba próbowali przy którymś tomie Wiedźmina, jakoś nie bardzo to wyszło i zrazili się i przestali. Więc to były 2 powody, dla których po prostu nie dałem tego do Supernowej. No ale właśnie w zeszłym roku ładnie to wydał z ładnymi ilustracjami Beny Leśniewskiej-Gustyn, Genius Creation, czyli Marcin Dobkowski. No, muszę się pochwalić, przechodząc na bardziej merkantylny, realny grunt, że nakład cały pierwszy podstawowy się już rozszedł, że nie było już nigdzie tej książki. Na szczęście okazało się, że zapomniano o jeszcze jednym nierozpakowanym magazynie i zrobił też dodruk wydawca. Także można znowu kupować. A teraz w przedsprzedaży jest właśnie Popiel w cenie jeszcze promocyjnej. Już niedługo, do walentynek, do 14 lutego, na którego jest zaplanowana premiera. Dość pomysł ekscentryczny, no ale zobaczymy, bo ma taki nieco mroczny, ponury nastrój ta moja saga o Popielu, że właśnie chyba na Halloween by się bardziej nadawała niż na walentynki. No ale wątki miłosne, tam romansowe też są jak najbardziej. Niektóre tragicznie się kończące, niektóre niekoniecznie.
Także no, jest mroczna, niedobra miłość żony Pobiela, zakochanej po prostu w złym facecie i robiącej dla niego różne złe rzeczy, właśnie z miłości, zaślepiona tym uczuciem. Taka jest to trochę słowiańska Lady Macbeth. Nie wiem, czy się czytelnikom, czytelniczkom zwłaszcza spodoba, bo jednak jest to czarny charakter. Femme fatale, można powiedzieć, taka słowiańska. Ale no, chciałem zrobić coś takiego, myślę, że jakoś to nawet coś fajnie wyszło. Zobaczymy, to już czytelnicy muszą ocenić. I słuchacze, bo oczywiście jest audiobook właśnie wcześniej zrobiony, to znowu jest właśnie przypadek czysty. Po prostu czysty przypadek zrządził, nie było to żadną moją koncepcją, ale właściwie powiedzmy tak, że niechcący jakby odkryłem nowy sposób promowania książek. Właśnie najpierw audiobook, a potem książka. I to się jakoś nawet dziwnie sprawdziło. To będziemy zatem czekać na opinie czytelników i czytelniczek. No, niedługo na pewno zaczną się pojawiać. I mnie jeszcze interesuje też to, co powiedziałeś o tym wyprzedanym nakładzie Darów Bogów, bo to wyraźnie pokazuje, że ta tematyka słowiańska jest bardzo na topie. No na pewno też to zauważyłeś. I zastanawiam się, jak oceniasz to zjawisko. Czy to dobrze, że faktycznie jest taka moda, czy może to sprawi, że ta słowiańszczyzna stanie się przez to taka mniej interesująca, wiesz, zbyt popowa, zbyt popularna? Ja uważam akurat, że nie musi to być wcale wyłącznie na najwyższej półce, że każda forma właśnie popularyzacji jest dobra. Również myślę tu o filmach typu anime, animowanych właśnie, takich w stylu japońskich, jak ten Netflix robi teraz. No właśnie, skąd to się wzięło? Rzeczywiście powodzenie moich Darów Bogów i innych podobnych książek świadczy o tym, że był ogromny głód tego rodzaju tematyki. Już po zachłyśnięciu się popkulturą zachodnią, może już to się trochę ona tam przejadła, trochę poprzejadała. Może też to są moje jakby takie domniemania, nie chciałbym nikomu narzucać tego typu poglądów, ale wydaje mi się, że po prostu ten nasze coraz silniejsze jakby integrowanie się z Unią Europejską w ostatnich latach, w poprzedniej dekadzie nawet jakby powiedzmy, spowodowało pewien podświadomy lęk, że zupełnie już tak kulturowo się rozpłyniemy w tej Europie, w tym świecie zachodnim i stracimy jakby własną tożsamość. Być może pojawiła się potrzeba szukania nowo zweryfikowania naszej polskiej, słowiańskiej, też szerzej mówiąc, tożsamości. Jacy jesteśmy, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, ku czemu też w związku z tym zmierzamy. Tym razem jednak to jest właśnie ciekawe, że to się zaczęło odbywać jakby z pominięciem tych wieluset lat katolicyzmu polskiego, czy jakby sięgnięcie w jeszcze głębszych korzeni, tak? A o wiele głębiej. No właśnie moja powieść o Popielu, jestem dumny z siebie, bo jest całkowicie, w cudzysłowie to mówię, pogańska, czy przedchrześcijańska. Bo w poprzednich tekstach owszem były. Na przykład w Darach Bogów tam Bajarz troszkę podśmiewa się z pogrzebów w ziemi i na przykład mówi, że przez to właśnie te upiory wychodzą z grobów i tak dalej. Więc jednak są tam jakieś aluzje właśnie do świata chrześcijańskiego. Tym razem to jest w całości opowieść pogańska od A do Z. Po prostu tak jakby świat chrześcijański tam w ogóle nie istnieje. Nikt jakby nie słyszał nawet, że coś takiego w ogóle istnieje. To był dla mnie naprawdę ciekawy eksperyment, ale jeszcze wracając do tego społecznego odbioru. No właśnie, próba odnalezienia własnej tożsamości, własnych kulturowych korzeni, myślę, tutaj jest istotna. A poza tym też wyzbycie się właśnie takiego kompleksu niższości, prawda? Nas jednak rzeczywiście, zwłaszcza jeszcze w minionej epoce, to znaczy myślę o socjalistycznej, kiedy byliśmy za tą żelazną kurtyną, to wtedy rzeczywiście to wszystko nasze wydawało się jakieś takie marne, nędzne, a to z zachodu takie piękne, kolorowe, wspaniałe, wesołe, przyjemne, rozrywkowe, no nie zawsze, ale tak nam się to widziało wtedy. Wszystko, co z zachodu było z definicji lepsze. I to gdzieś ta mentalność nawet w waszym pokoleniu, jeszcze ciągle gdzieś podświadomie, bo jednak człowiek dziedziczy różne rzeczy po rodzicach swoich, prawda, po domu, w którym się wychował i tak dalej. Słyszy, co tam babcia mówi, o, kiedyś to lepsze, tam przysyłali rzeczy i tak dalej. No więc po prostu no, gdzieś ta mentalność nasza, ten kompleks niższości właśnie, że jesteśmy jacyś gorsi, że to nasze wszystko jest też gorsze, że nasza też mitologia, no że właściwie to jej nie było, przecież tam wmawiano jak gdyby. No wiadomo, podejrzewam, łatwo się domyślić w interesie, której instytucji było wmówić nam, że po prostu była jakaś do 1966 roku czarna dziura i dopiero jak ją
pokropiono wodą święconą, to nagle z dnia na dzień Polacy katolicy wyskoczyli sami, prawda? Czyli próbowano jakby zamazać, wymazać całkowicie z naszej świadomości, nawet jakby z podświadomości ten czas przedchrześcijański państwa Polan, no bo o Polsce trudno przecież mówić wtedy. To jest taka terra incognita, ziemia nieznana, dla nas w pewnym sensie nowy stary świat, prawda? Na nowo odkrywany, jakby to jest ziemia, którą na nowo odkrywamy. Ja się bardzo cieszę, że przypuszczam, powiem znowu nieskromnie, że jakoś trochę rękę swoją dołożyłem do tego, że coraz więcej właśnie młodych autorów zaczyna sięgać po tego rodzaju tematykę, po demonologię słowiańską na przykład. No, mogę tu wymienić Martę Krajewską, chociażby Artura Olchowego, który kaszubski, co prawda, folklor kaszubsko, powiedzmy Prusy wschodnie też dawnego fascynują, czyli to trochę mniej słowiańskie, ale no jednak gdzieś pokrewne, prawda, choćby geograficznie. No Greg Gajek pisze teraz, wprawdzie to jest dla młodszych dzieci, taki cykl Strażnicy Starego Lasu. No jest to właśnie pomysł też, żeby popularyzować w tym przypadku demonologię słowiańską, te wierzenia dawne, na już poziomie tym rzeczywiście podstawowym absolutnie. No ja troszkę się po prostu wewnętrznie zawsze buntowałem, że właśnie ta słowiańszczyzna u nas została całkowicie w minionych dekadach, już właściwie w XIX wieku, zepchnięta trochę do pokojów dziecinnych właśnie, do książeczek dla dzieci. Dlatego postanowiłem jednak te nasze legendy pradawne, które jak się wczytać, to są naprawdę pełne grozy i krwi opowieści i nie gorsze wcale niż Gra o Tron Martina. Równie okrutne, równie właściwie przerażające, jak się bliżej przyjrzeć. No w końcu się tam trują, mordują, pojawiają się różne potwory, demony, krew tryska kubłami, a jednakowoż to wszystko właśnie tak w XIX stuleciu i w XX ubiegłym tak jakoś zinfantylizowano, wszystko zdziecinniałe to się zrobiło, takie infantylne, ugłaskane, jakby powiedział Gombrowicz, upupione te nasze legendy się zrobiły. I ja postanowiłem właśnie dlatego napisać jednak wersję dla trochę starszej młodzieży, powiedzmy 15+, pewnie młodsi też sięgną, bo lektura zakazana zawsze najlepiej smakuje, bo jednak tam są dość ostre sceny, pozwoliłem sobie momentami. I opowieść rzeczywiście bucha okrucieństwem, wielkimi namiętnościami i tak dalej, no tak bardzo chciałem, żeby to tak było troszkę właśnie taka słowiańska, trochę Macbeth, trochę Gra o Tron, coś takiego, więc ja jednak programowo jeszcze nie dojrzałem widocznie do pisania dla dzieci, to jest może też jakaś szczególny dar, ale właśnie Gregowi Gajkowi wychodzi to całkiem fajnie, całkiem nieźle. Zresztą Krajewska też napisała dla dzieci, prawda? Też właśnie z wykorzystaniem słowiańskiej demonologii. No teraz oczywiście mamy łatwiej, no oni mają łatwiej, mają już dary bogów, jest do czego sięgnąć, prawda? Jest Bestiariusz Słowiański, przecież świetna książka, która zresztą u mnie stoi też na półce i co rusz po nią sięgam, żeby właśnie była cały czas pod ręką. No tutaj się wtrącam, ale naukowych opracowań też jest sporo. I też jeszcze chciałam trochę nawiązać do tego, co powiedziałeś, że była tabula rasa. No ale chyba nie do końca. Historycy też mówili przecież o państwowości przed Mieszkiem i tak dalej. I chrystianizację przedstawia się jako pewien proces. Przynajmniej ja tego też nie pamiętam w taki sposób, żeby było mówione chrzest polski i nagle schodzimy z drzew. Tylko coś chyba było. Pytanie, na ile my, jako też ludzie, którzy się nie interesowali jeszcze powiedzmy wtedy historią jakoś bardziej i własną tożsamością, na ile nas po prostu to interesowało. Tak mi się wydaje, że to tutaj chyba też o to chodzi w tym postrzeganiu. Ale mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, bo z czego wiem, pracujesz teraz nad kolejnymi tekstami właśnie chyba w podobnym klimacie o Wandzie, tak? A co będzie po niej? Ale to jeszcze uwaga właśnie do tego, co powiedziałaś wcześniej. No, musimy zwrócić uwagę, że jednak pokoleniowo dość się od siebie różnimy. Jestem jednak parę pokoleń starszy i po prostu ja miałem na myśli edukację z lat 60. ubiegłego wieku. Przez ten czas istotnie na szczęście rzeczywiście się trochę zmieniło to.
oglądając, zresztą miałem w rękach nawet podręcznik, no nie jestem pewien, do której klasy podstawówki, chyba do piątej, gdzie nawet była strona właśnie poświęcona słowiańskim bogom, z wizerunkami, bardzo ładnie, pokrótce, ale opracowanymi hasłami biograficznymi jakby tych bogów, bóstw. Zresztą to samo zrobiłem ja u siebie w Darach Bogów. Na końcu jest też zestaw jakby plejada tego naszego panteonu, jak on mógł wyglądać. To jest proces powolny, ale to się oczywiście zmienia. W tamtych czasach rzeczywiście to było nic. No naprawdę, była czarna dziura. Temat jakby zakazany, jakby tabu. Myślę, że dlatego, że socjalistyczni historycy nastawieni podążali za jakby ideą Karola Marksa, dla którego obrona, właśnie przejście, Marks stawiał taką tezę, jeśli chodzi o religię świata, że przejście od politeizmu do monoteizmu jest koniecznością dziejową, czymś nieuchronnym. Tak jak przejście od kapitalizmu do komunizmu wydawało mu się nieuchronne, tak samo tu na gruncie religijnym. W związku z tym ci historycy, powiem, tempo trzymając się jakby tej doktryny, lekceważyli jakby to wszystko, co było. Wydawało im się, że przyjęcie chrześcijaństwa no niewątpliwie było jakimś rodzajem postępu, prawda? Poznaliśmy pismo łacińskie, zdobyliśmy nowe kontakty ze światem zachodniej kultury, zachodniej Europy i tak dalej. No, co prawda nie gloryfikowałbym tak bardzo wagi pisma w społeczeństwie, gdzie nawet królowie ledwo się umieli podpisać i kto tam umiał czytać i pisać? No garstka ludzi. Czy to był jeden promil, może 2 promile społeczeństwa, także no może przesadzam, może procent, no powiedzmy parę procent społeczeństwa, ale to naprawdę byli bardzo nieliczni ludzie, którzy przecież znali w ogóle pismo, prawda? Także może tej wartości pisma w średniowieczu nie ma co tak demonizować, bez przesady. U nas to rzeczywiście były przekazy ustne, no dlatego większość nie zachowała się, zaginęła po prostu niestety. A co będzie dalej? Właściwie jeszcze nie wiem, no teraz się zmagam z tą Wandą, bo już rzeczywiście przyjęliśmy ten rytm, że najpierw słuchowisko. Stwierdziłem sam, że pierwszy rozdział mi się nie podoba i będę musiał właśnie może teraz po powrocie z Gniezna zabrać się za poprawki do pierwszego rozdziału. Także w tej chwili to jest przede mną, żeby tę Wandę dopracować. To zresztą nie będziemy spoilerować, ale to jest w ogóle już po historii z niemieckim zalotnikiem, która jest opowiedziana w Popielu. Wanda u mnie nie tonie jako półrusałka i to są jej dalsze losy. Oraz losy młodego ziemowita, mogę tyle zdradzić. Historię, którą na podstawie różnych podań, baśni, ale generalnie wymyśliłem od A do Z tym razem. Książka jest oczywiście szykowana. Audioteka chce zrobić premierę tego w czerwcu. Jak zdążą, jak dadzą radę. Dobkowski, czyli Genius Creations, myśli o wydaniu książki, wersji książkowej, jakoś tak chyba na targi książki w Krakowie, czyli gdzieś w październiku. Także szybka będzie tego piekarnia, co rusz nowy tytuł. U mnie jakoś, ja mam zawsze tak dziwnie się te moje losy toczą, że zawsze muszę się długo naczekać, aż ten zasiane ziarno wreszcie wzejdzie, plon wreszcie zaowocuje, żeby go można było zebrać, ale jak już się zbiera, to się już sypie od razu, no jak nic nie było przez ostatnich kilka lat, to nic, tylko posucha i czekanie i dojadanie resztek, aż tu nawet w tym roku sypnęły się aż 4 tytuły. No więc na razie pewnie wezmę się znów za tłumaczenie czegoś i zrobię sobie jakąś przerwę regeneracyjną, po prostu, żeby doładować znowu twórcze akumulatory, bo już trochę się czuję wyczerpany tą intensywną pracą nad tymi mitami, legendami słowiańskimi. Swoje już zrobiłem, właściwie trzeba trochę odczekać. Muszę ja sam nabrać też do tematu jakby dystansu pewnego, żeby się wziąć za coś dalszego. Także szczerze mówiąc nie wiem, co bogowie zdarzą, co przyniosą. Zobaczymy. Zapomniałem powiedzieć, że to będzie tytuł przynajmniej słuchowiska. Wanda, zaginiona legenda. Dobra, to my w takim razie będziemy czekać na tę Wandę i na to, co potem przyniesie los. No jeszcze tak w sumie na zakończenie chciałam Cię zapytać o to, czym jest dla Ciebie rodzima wiara? Jak Ty to rozumiesz i jak podchodzisz do tego tematu? Czym jest dla mnie wiara? No to jest właśnie o tyle problem, że ja w zasadzie nie jestem człowiekiem wiary, ani specjalnie religijnym. Mnie nie jest potrzebna do szczęścia, do szczęśliwego życia wiara jako taka, że konieczna wiara w coś nadprzyrodzonego, co się mną opiekuje i które by rozwiązywało, jakaś ta istota wyobrażona rozwiązywałaby różne za mnie albo dla mnie problemy.
ale to nie znaczy, że nie czuję jakby jakiegoś przepływu, jakiejś energii kosmicznych. No, w końcu, do końca nie da się przecież wytłumaczyć, czym jest na przykład natchnienie, prawda? Spływa albo nie spływa, jest albo nie jest. Zresztą tak samo jest z miłością, prawda? Albo jest, albo nie ma i jak nie ma, to żadną siłą, ani za żadne pieniądze się tego nie kupi, prawda? Albo jest, albo nie ma. To samo jest z talentem, ze sztuką i to jest ten pierwiastek boski w człowieku. Coś wspaniałego, coś jednak nadprzyrodzonego, nadludzkiego, trochę mistycznego, metafizycznego. Natomiast co mnie urzekło właśnie w tej słowiańskiej wierze, no tak jak ją zrekonstruował Gierszer i Szyjewski zrekonstruowali. Zwłaszcza Szyjewski, tu bym powiedział, co mi się bardzo spodobało, że po pierwsze, pierwotnie ci bogowie właściwie uosabiali siły przyrody. Każdy był przyporządkowany jakiemuś żywiołowi natury, prawda? Żywiołowi przyrody lub zjawiskom, prawda? Słońce, księżyc, piorun, wiatr, woda, ziemia, matka ziemia. Oczywiście jak u wszystkich pogańskich kultów, ziemia im się kojarzyła z matką w sposób zupełnie przecież naturalny. Właśnie naturalność tej religii, że ona nie jest jakaś wydumana, taka nie jest przesadnie przefilozofowana. Ja zawsze stronię od takich różnych, są tam na Facebooku i gdzie indziej, na różnych forach tego typu rodzimowieczych. Niektórzy próbują takie przeprowadzać jakieś dyskusje teologiczne. Ja od tego zawsze stronię, bardzo trzymam się jak najdalej, bo mnie się wydaje, że właśnie to jest urok tej całej rodzimej naszej wiary, że właśnie tu niepotrzebne są takie jak właśnie w judeochrześcijaństwie dywagacje, dyskusje nad istotą Boga, nad tego, bo właściwie rodzimowierca, gdyby mu chrześcijanin zadał pytanie, czy jego Bóg istnieje, może wzruszyć ramionami i wskazać na słońce albo na księżyc, jeśli to będzie noc. Akurat dzisiaj chyba mamy bardzo piękną pełnię. Hors jest w całej pełni, jeszcze wilkołaki nie wypiły z niego tych srebrnych mocy mrocznych. Mocy, tak to przynajmniej pokazałem w Darach Bogów. Także cześć dla natury, prawda, dla przyrody, dla miejsca, w którym się żyje. No, Słowianie rzeczywiście mieli, wygrali los na loterii, bo mieli żyzne ziemię, pełne drzewa bory, pełne ryb, rzeki i tak dalej. Stąd też wyraźnie płynie rzecz jeszcze druga, która szalenie mi się spodobała właśnie w filozofii życiowej Słowian. Podkreślmy, że to są nasze domysły, domniemania, wyobrażenia po prostu, jak to mogło wyglądać. No ale ja się tu głównie na Szyjewskim opieram w tym momencie. Myślę, że to, że oni postrzegali właśnie żywot ludzki i w ogóle dzieje jako pewien kołowrót, takie koło dziejów, prawda, kręcące się podobnie jak rytm pór roku, prawda, wiosna, lato, jesień, zima. I stąd płynął pewien też optymizm. To mi się bardzo spodobało właśnie, bo nawet najgorszej zimie przecież w końcu musi przyjść piękna wiosna, prawda? Wszystko się znów odrodzi. Właściwie tu jest jakby w tym ukryta też idea, że ta marzanna, owszem, płonąca, wrzucana do tej wody, ale to nie jest tylko śmierć bogini. Oczywiście z czasem zatarło się jakby pierwotne znaczenie tego rytuału, bo ta śmierć marzanny pozorna, przecież boginie są nieśmiertelne, nie mogą umrzeć, oznaczała równoczesne nieomal odrodzenie się właśnie dziewanny, młodej dziewanny, boginki wiosny, czyli raczej młodzieńczego, dziewczęcego wcielenia tej staruchy zimowej, prawda? Pośrodku pewnie było jakieś dojrzałej kobiety, matrony. Może to była Łada albo Żywia, no trudno tu powiedzieć, oczywiście skazani jesteśmy na domysły. A więc właśnie druga sprawa, idea, że śmierć jest po to, by odrodziło się nowe życie, że z każdej śmierci rodzi się jakby nowe życie. To bardzo piękna i optymistyczna, wydaje mi się, filozofia życiowa. Bardzo piękna idea, którą właśnie bez żadnego kompleksu i wstydu możemy z światu sprzedać. No, starałem się właśnie ją przekazać też w Darach Bogów przede wszystkim. Mam nadzieję, że mi się to jakoś udało. Wiem, że są przymiarki do przekładu rosyjskiego. Być może powstanie wersja niemiecka, audiobookowa. No zobaczymy, co dalej. Ale w każdym razie może pokażemy wreszcie światu, że Słowianie nie gęsi swoją mitologię też mają. Oby tak było. Świetnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i czekamy na kolejne książki. Do usłyszenia kolejnych ciekawych rozmów. Ja też życzę kolejnych ciekawych rozmówców, ciekawych podcastów.